jest inaczej, ale obiecałem w ostatnim dniu lipca, jak się żegnaliśmy, że spotkamy się w innym świecie, choć nie przewidywałem, że w aż tak innym. Przeto i my inni musimy być. Inna scenografia, ale i gościem państwa też będzie pan redaktor Tomasz Wróblewski. Podkreślam, redaktor naczelny tygodnika Newsweek Polska, który wzbudził wielkie zainteresowanie państwa, także i nasze. To jest inny. Pan redaktor był wiele lat w Stanach Zjednoczonych, na co liczymy, zajmując się mediami, co skonfrontujemy z opiniami dostojnego profesora Macieja Iłowieckiego, pytając... Ja też jestem inny. Też wszyscy jesteśmy inni, pytając, jaka jest panów opinia po tych doświadczeniach ostatnich miesięcy? Czy to jest tak, że to, co widzimy na ekranach telewizora, to jest odbicie prawdy, czy już jej kreacja, budowa nowej rzeczywistości medialnej, w której zaczynamy żyć i w której żyć będą następne pokolenia? Ja przede wszystkim myślę, że to, co widzimy w telewizji, to jest rzeczywistość, bo innej rzeczywistości nie ma. I jeżeli jest kreacja, to taka jest rzeczywistość. No ale to jest tak dość, pan to powiedział ostrożnie, ale właściwie to znaczy, że to jest inna rzeczywistość niż ta rzeczywista. Troszkę zmieniona, prawda? Ale to do każda musimy informacja, każdy sygnał uporządkować, wychodząc od prawd pewnych. Widzą państwo, są dwie różne opinie, bo albo rzeczywistość, albo kreacja. Prawda pewna to taka, że czeka nas w programie eksplozja różnych opinii. Ustalmy zatem, jak pisze się słowo eksplozja. Oto państwo widzą przez X, z czego wynika, a pokazano to w telewizji, że taka jest rzeczywistość. Myślę, że wszystko przez X ma znacznie większe znaczenie, jest znacznie mocniejsze od seksu, przez eksodus, przez eksplozję i wielokrotnie, mi się wydaje, będziemy to widzieli tego coraz więcej. Europejskie. Jest przede wszystkim X. Choć nie jest to prawdą, bo piszemy przez KS, prawda? Zamykając dyskusję nad tym, czy Polacy umieją posługiwać się językami obcymi, widać, że nie za bardzo krajowymi. Ale umieją się X posługiwać. Umieją X. Zwróćmy uwagę, pojawi się różnica między X-em a krzyżykiem, ale to jeszcze za chwilę. Prawdy najbardziej oczywiste wymagają także wyjaśnienia. Oto... Papież, wiadomo, jest chrześcijaninem i nie chce doprowadzić do wybuchu kolejnej wojny, kolejnego wielkiego światowego konfliktu zbrojnego. Z czego wynika, że państwo nie do końca byli przekonani, że papież jest chrześcijaninem, to ważna myśl, a druga to zapewnienie, że zapewne Watykan nie wywoła wojny światowej. Jakże pożyteczne dwie informacje w krótkim przekazie. Znaczy, przede wszystkim się wydaje, to tu jest coś, co, jak pan mówił o mojej amerykańskości, a raczej korespondencyjności. Dla każdego korespondenta, zwłaszcza w Rosji albo w Ameryce, jest to oczywiste, że trzeba tłumaczyć, że papież jest katolikiem, ponieważ nie wszyscy pewnie w Rosji, nie wszyscy tak samo w Ameryce wiedzą, od czego jest papież. Zapomina często korespondent, dla kogo nadaje swój program. No i widzą państwo, a zapewnienie, że z tej strony nie czeka nas wojna, jest zawsze ważne. Trzeci element rzeczywistości pewnej to dziennikarze. I pojawia się słynne zdanie. Western media is going so... To wy, dziennikarze, jesteście winni. Przedstawiacie nas, muzułmanów, w złym świetle. Dla was każdy muzułmanin to fanatyk. A przecież to nieprawda. No pewnie, że nieprawda, ale z drugiej strony sporo było wydarzeń, które mogły doprowadzić do pewnej zbitki skojarzeń. Więc jak? A poza tym, jak się patrzy na twarz tego właśnie pana, no to właściwie ma on twarz fanatyka. To też niczego nie oznacza, bo może nie jest. Może oznacza, że nie umiemy czytać twarzy, ale prawdą jest, tutaj się wydaje, że trzeba kamyczek naszego ogródka wrzucić, że zaraz po wybuchu w World Trade Center kamery pokazywały rzeczywiście manifestujących muzułmanów zadowolonych z tego, ale już wyjechały z Libanu czy z Palestyny w chwili, kiedy wszyscy zorientowali się, co tak naprawdę się stało, i ten nastrój euforii przeszedł w nastrój raczej przerażenia. Tego już kamery światowe, nie tylko polskie, nie odnotowały. No ale tak poznajemy zjawisko wielkiego kwantyfikatora. Wszyscy, każdy, to bardzo często pojawia się w relacjach i w mediach, a przecież śladem tych zjawisk są także informacje krajowe. Podkreślam, krajowe. Oto jedna zaczyna się, a zresztą parę dni temu, tak.
Terroryści zaatakują bronią biologiczną. Specjaliści są tego pewni. Klimatyzacja w wielkich biurowcach i centrach handlowych to tylko jeden z pomysłów na bioterrorystyczny atak. Bakterie wąglika, czarnej ospy lub gazy bojowe jak sarin można wnieść i rozprowadzić wszędzie oraz w dowolny sposób. Specjaliści są zgodni. Jest tylko pytanie, kiedy i gdzie i w jakim zakresie. Z czego oczywiście wynika pytanie, czy na Marszałkowskiej, czy na Walejach Jerozolimskich, bo z zestawienia tego materiału wynikało, że raczej należy unikać przejścia przy stacji Ratusz, a więc chodzić górą. Ja tylko mogę tutaj współczuć kolegom i koleżankom, którzy przygotowują materiały już po zamachu na World Trade Center, a jeszcze przed właściwą wojną i muszą jakoś wypełnić ten czas i szukają jakichś wydarzeń. A z drugiej strony muszę powiedzieć, że no dość cyniczne jest zachowanie rozmaitych organizacji czy fundacji, które próbują w ten sposób zebrać dodatkowe fundusze od państwa na działanie, czy to kupowanie nowych kombinezonów, czy swoje laboratoria, wspomożenie, tworząc no, sztuczne zagrożenie. A widzą państwo, już pojawia się podważenie wiarygodności przekazu. Być może nie chodziło o to, że na pewno na Marszałkowskiej odbędzie się atak. Jest zbudowany właściwie, to znaczy jest informacja, która jest właściwie prawdziwa, bo się spodziewamy, prawda, na całym świecie, jest ekspert wezwany, co dzień, no i ilustracja, to powinni jechać do Paryża, żeby zilustrować. No, mogli przyjrzeć się tak naprawdę, czy ekspert nie nadmuchuje w stu zagrożenia i dlaczego męcą.